Doktorze, sytuacja z pandemią koronawirusa wiele zmieniła w naszym życiu. Zmusiła nas do weryfikacji w związku z niektórymi naszymi postępowaniami, stałymi czynnościami. A co zmieniła w medycynie estetycznej? Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy od około 2 miesięcy, jest na pewno wyjątkowa i ona troszeczkę przewartościowała niektóre nasze zachowania i nauczyła nas pokory, w pewnym sensie przywróciła nasze działania do takich działań, jakby to nazwać, bardziej rygorystycznie medycznych. Czyli mam na myśli to, że zmusiła nas ta sytuacja, wielu z nas, może nie wszystkich, do tego, żeby przypomnieć sobie, że medycyna estetyczna jest medycyną, która, co jest oczywiste, nie zajmuje się ratowaniem życia i nie jest może medycyną pierwszej potrzeby, ale jest ciągle medycyną i jako taka powinna kierować się regułami, zwyczajami i przepisami obowiązującymi dla specjalności zabiegowych. Proszę. Czy wobec tego powinniśmy się obawiać w tej chwili wizyty w gabinecie medycyny estetycznej? Czy ona będzie wiązała się z jakimiś szczególnymi, nowymi dla pacjentów, nowymi też dla specjalistów, dla lekarzy procedurami? Musimy zmienić wszystko, to sobie trzeba jasno powiedzieć. Może wszystko to za duże słowo, że wszystko, ale musimy zmienić bardzo dużo. Po pierwsze, gabinety lekarskie, gabinety medycyny estetycznej powinny stać się gabinetami lekarskimi, a nie salonami takimi medyczno-kosmetologicznymi. Stop! Jest wiele krajów, gdzie nie ma łączenia działalności kosmetologicznej czy kosmetycznej z działalnością lekarską. U nas jest to możliwe. W sytuacji, w której znaleźliśmy się, to już przynajmniej na dzień dzisiejszy nie powinno mieć miejsca. To jest pierwsza sprawa. Jest to gabinet lekarski. Jako taki powinien odpowiadać rygorom, jakie w gabinecie obowiązują. Jako takie sytuacja nas spowodowała, że musimy wrócić do tego, o czym zapomnieliśmy. Pamiętacie Państwo wszyscy o tych lunch time treatment, zabiegi lunchowe. Bzdura. To jest takie bzdura, że po angielsku jest takie ładne słowo, gdzie tam jest jakiś ból między innymi w tym słowie. To nie ma nic wspólnego z czymś takim. Zabieg medycyny estetycznej jest końcowym etapem całego procesu diagnostycznego, związanego z wywiadem, etc. I jako taki musi pozostać. A na zasadzie, po co pani dzisiaj przyszła? Botoksik? Proszę bardzo. Koleżanka? To niech koleżanka też sobie jeszcze zrobi. A może zjedzie ją półeczki? To ma się skończyć. Mam nadzieję, że się skończy. A przerwę w tym momencie, jeżeli mogę, doktorze, pytanie takie wobec tego, jaka jest zasadność wprowadzonej jako pewne nowum w tej chwili tak zwanych wideokonsultacji? Wie pani, to są dwie różne rzeczy. Jeżeli pani pozwoli, ja sobie skończę ten temat i zaraz odpowiem pani na to pytanie. I w związku z tym powinniśmy przypomnieć sobie zasady zbierania wywiadu epidemiologicznego, o czym się mało pamięta, który siłą rzeczy jesteśmy do tego zmuszeni, kwalifikacji pacjentów, ostrzeżenia pacjentów, że nie wszystko jest w 100% pozytywne, etc., etc. Innymi słowy, wracamy do korzeni medycyny. A że się nazywa estetyczna? Tak, ale to nie zmienia faktu, że jest medycyną. Natomiast pytała pani o wideokonferencję. Wideokonferencja ma sens wtedy, kiedy skala problemu jest mniejsza. Innymi słowy, taka wstępna kwalifikacja na zasadzie zebrania wywiadu, to się można już odbyć bez oglądania się nawet, na zasadzie rozmowy telefonicznej. Ona ma znaczenie wtedy, kiedy uzyskujemy informacje w dzisiejszym czasie najważniejsze dla nas z punktu widzenia epidemiologicznego, a oprócz tego możemy również udzielić jakiejś wstępnej opinii na bazie, że tak powiem, oglądania. No ale wiadomo, z tym oglądaniem to jest troszeczkę zawsze kłopotliwe ze względu na to, że jak doskonale Państwo wiecie, odpowiednie ustawienie kamery, odpowiednie czy tak niewłaściwe ustawienie świata powoduje, że pewne rzeczy się widzi nie takimi, jakimi są. Więc jako wstępna kwalifikacja ma sens, no ale ona absolutnie nie zastąpi tego, czy tej końcowej opinii pozwalającej na dokonanie czegokolwiek.
A gdybyśmy mogli jeszcze przybliżyć naszym widzom, czym jest i jak wygląda wspomniany przez doktora wywiad epidemiologiczny? Drodzy Państwo, pytamy o rzeczy, które do tej pory nie pytaliśmy. Pierwsza zasadnicza sprawa. Pacjent nie zjawia się niezapowiedziany w gabinecie. On musi przejść wstępną, to są zalecenia, które przygotowujemy dla lekarzy medycyny estetycznej, musi przejść wstępną kwalifikację poprzez rozmowę telefoniczną. On musi się też pewnymi rzeczami też zapoznać, może się zapoznać z pewnymi rzeczami na stronie gabinetu, jakie są zasady funkcjonowania, etc. Jeżeli pacjent z nami rozmawia, pytamy się go o to wszystko, co może nas naprowadzić. Ja nie chcę mówić o szczegółach, bo to są rzeczy, które są już specyficzne, które każą nam mieć przynajmniej minimum gwarancji, minimum pewności, że jak on przyjdzie do gabinetu, to nie będzie to chodzący roznosiciel choroby. I to nie może zamykać się w jednym pytaniu, czy ma pan podwyższoną temperaturę, nie, prawda? Nie, to bzdura! Bzdura! To możemy robić na lotnisku, kiedy mamy do wypuszczenia z samolotu 500 osób. Czy pan ma temperaturę i takie rzeczy. To są, nie mają nic wspólnego, to jest tak banalne i to jest tak zawodne, że to nie ma o czym mówić. Musi być seria pytań, które każą nam mieć minimum pewności, że jak przyjdzie do gabinetu i będzie również o to samo często pytany, a wywiad będzie jeszcze pogłębiony, to się okaże, że mówi tak, jak się sprawy mają. Przy czym tu jest jeszcze jedna zasadnicza uwaga. Proszę to wziąć pod... My martwimy się o siebie, my martwimy się też o pacjentów. Pytając pacjenta, z czym przychodzi, albo jakie ma problemy, również jeżeli pacjent ma czynniki obciążające, nie wiem, naciśnienie, cukrzycę, inne rzeczy, musimy w specyficzny sposób do niego podejść. Niezależnie od tego, jakie potem będą dalsze jego losy. Jeżeli on tą kwalifikację przejdzie, przychodzi do gabinetu. Wtedy w gabinecie zapoznaje się z całą procedurą, która wiąże się z przygotowaniem gabinetu, z przygotowaniem lekarzy, z przygotowaniem personelu i tego, co pacjenta mniej więcej czeka. Innymi słowy, coś, jak się ma zachowywać, niezależnie od zabiegu, jaki będzie wykonywany. Po tym wszystkim wychodzi z gabinetu, są pewne procedury, które musi też spełnić. Już nie mówię o ubraniach ochronnych, już nie mówię o ochraniaczach, już nie mówię o tego typu rzeczach. I mieć świadomość, że gabinet po nim będzie dezynfekowany, czyszczony i pacjent powinien podczas tej wizyty z nikim poza recepcją specjalnie zabezpieczoną się nie spotkać. Nie ma posiedzeń w gabinecie oglądania gazetek, nie ma czegoś takiego. Zmienia się wszystko. I to jest zasadnicza sprawa. My musimy zmienić też to myślenie typu 15 minut na zabieg. Nie ma czegoś takiego. Jedna godzina to mi się wydaje, że maksimum jedna osoba. Nie ma możliwości, a czasami nawet mniej. To są zmiany, które muszą wejść w krew. Te zalecenia będą miały dużo bardziej precyzyjny charakter i one muszą być spełniane. Oczywiście, ktoś powie, nie, mnie to nie obchodzi, ja mam, urodziłem się pod szczęśliwą gwiazdą. Funkcjonuj pod tą szczęśliwą gwiazdą, my swoje przepisy musimy mieć. I tu nie ma dwóch zdań. Doktorze, w mediach społecznościowych możemy zauważyć też, że niektóre kliniki informują, że w celach przyspieszenia pewnych procedur, czy tego, żeby pacjent, pacjentka nie musiała zbyt długo oczekiwać na swoją kolej, pracują na dwa gabinety. Czyli jeden gabinet jest przyjęta pacjentka, pacjentka wychodzi, gabinet jest odkażany, ale w tym czasie do drugiego gabinetu wchodzi druga pacjentka. Czy tak może być? Droga pani, idealnie byłoby to, żeby pacjent się z nikim nie spotkał. To już wspomniałem. Jeżeli uda się gabinetowi tak to zrobić i tak to wszystko, że można przyjmować na dwa gabinety, ja uważam, że to nie ma w tym nic złego. Jeden gabinet ulega dezynfekcji, czyszczeniu, sanifikacji i tak dalej, drugi można przyjmować. Ale pacjenci nie powinni się ze sobą spotykać. Pierwsza sprawa. Proces ten taki wstępny, on to już nie jest taki proces króciutki, więc on tam trochę też musi trwać. Pacjent musi się zapoznać z tym wszystkim, o czym mówimy, że musi na to wyrazić formalną zgodę. To nie tak, że on przychodzi, on nie wie, podpisuje tylko zgodę na zabieg. Zgoda na zabieg też jest całkiem inna teraz już. Więc tutaj nie widzę problemu. Widzę problem gdzie indziej. Jest to absolutnie naganne moim zdaniem. I to nie jest tylko moje zdanie, to jest zdanie również zakaźników. Mówię o profesorach, którzy z którymi konsultowaliśmy te rzeczy, również o diagnostach, etc. Robienie tak zwanych badań w gabinecie. Robimy badania na przeciwciała.
Może pani, to, może niektórzy słuchacze czy widzowie to widzieli. Badania tego typu w naszym gabinecie, dopóki nie będziemy mieli wiarygodnych, bezpiecznych, sprawdzalnych sposobów na określenie na przykład poziomu przeciwciał, nie mają żadnego sensu. Tak. Bo często otrzymują wyniki fałszywie dodatnie, fałszywie ujemne, wiąże to z dużymi komplikacjami. Proszę sobie wyobrazić, że w sytuacji, gdy pani uzyskała wynik taki dodatni, zakładamy, że ktoś w tym momencie jest, niezależnie w jaki sposób, czy to będzie, no obojętnie w jaki sposób, musiałaby pani zawiadomić natychmiast sanepid, zawiadomić natychmiast, pacjenta odesłać w trybie pilnym do kliniki chorób zakaźnych i dezynfekować, sanifikować wszystko. Więc nie to, żebyśmy tego uciekali, tylko interpretacja wyników badań nie jest taka prosta. Nie możemy w żaden sposób, moim zdaniem, możemy mieć podejrzenia, wtedy możemy pacjenta odesłać, ale nie na bazie jakichś wyników, które potem się okazują wynikami absolutnie nieprawdziwymi. Więc to wszystko, co ułatwia pracę, to wszystko, co czyni tą pracę bardziej bezpieczną, okej. Okay. Zapomnijmy, koledzy lekarze, o przyspieszeniu szybkości, o takim więcej pacjentów w krótszym czasie. Problemy ekonomiczne dotykają wszystkich. Dotykają nas lekarzy w związku z tym ograniczeniem czy wstrzymaniem aktywności, jak i dotykają pacjentów. Więc nie próbujmy nadrobić stracony czas przez fakt wykonywania dwa razy szybszych zabiegów. Procedury, o których wspomniałem, które szczegółowo będą już w tych dniach, że tak powiem, opublikowane w pewnym sensie. Może nie będą opublikowane, będą ci, którzy są członkami naszego towarzystwa, je dostaną. To jest jedna sprawa. One muszą być dostępne. Natomiast no nie możemy skracać czasu przeznaczonego na to, co musi być teraz zrobione. Doktorze, to, co było przedtem, się nie wróci. Doktorze, wróćmy jeszcze do tematu zgody na zabieg. Jakiś czas temu toczyła się też dyskusja, że wypisywanie w zgodach na zabieg wszystkich możliwych powikłań po zabiegu, już niezależnie w tej chwili od zabiegu, mówię o ogólnych zgodach na zabieg estetyczny, jest w pewnym sensie potrzebną informacją dla pacjenta, ale też dużym stresem, uświadamieniem mu tego wszystkiego, co często po prostu nie zdarzy się tak naprawdę, no ale... Niemniej jednak wypisać trzeba. Czy w tej chwili dopisanie, bo tak się domyślam, do tej zgody możliwości zakażenia się tak koronawirusem nie jest niepotrzebnym stresem dla pacjenta? Jak to będzie wyglądała ta zgoda? Wygląda to w ten sam sposób, jak gdybyśmy otworzyli sobie pudełeczko, w którym kupujemy aspirynę i buprom, nie wiem, wszystko jedno, jakiekolwiek najbardziej popularne leki i poczytali sobie ulotkę. W tych ulotkach znajdziemy powikłań całą masę i procentowo nawet wyrażone, co nie zmienia faktu, że ludzie te leki kupują. Natomiast nikt nie może powiedzieć, że nie był poinformowany. Dobre samopoczucie polegające na tym, nie wiem, więc czuję się dobrze, nie ma się nijak do tego, kiedy pacjent nie został poinformowany i nie daj Boże zachoruje, czy to będzie koronawirus, czy jakikolwiek inny. Pacjenci muszą mieć świadomość, że gabinet, do którego przychodzą, jest jak najlepiej przygotowany, że lekarze są też zdrowymi osobami, że panie w recepcji, czy pani w recepcji, lepiej ograniczać ilość personelu, też nie niesie ze sobą ryzyka. Oczywiście w 100% może nigdy nie będzie, ale jak największy był, to byłby procent. Natomiast musi być poinformowany w czasach, kiedy epidemii, że ryzyko związane nawet z przyjściem do gabinetu. A kto da gwarancję, że taksówkarz, który wjechał, nie był chory? A kto da gwarancję, że pani wchodząc przed umyciem jeszcze rąk w gabinecie, przed dezynfekcją rąk w gabinecie, to jest obowiązkowe, nie dotykała oczu, a wcześniej dotykała czego innego, czy nosa, czy czegokolwiek innego? Nie wiem, czy państwo wiecie, my przynajmniej 23 razy to są badania. Dotykamy mimowolnie swojej twarzy w ciągu godziny. Więc gwarancji jako takiej stosunkowej nie damy, ale musimy poinformować, że prawdopodobieństwo zakażenia bardzo teoretyczne, to prawda. Na pewno mniejsze niż w sklepie. Bo w sklepie,
z całym szacunkiem dla handlu, ale czy jakiejkolwiek innej instytucji, no takie zachowania mające na celu ograniczenie infekcji są jasne, że mniejsze niż w gabinecie lekarskim. Więc to jest logiczne. Przynajmniej powinno być to logiczne. Ale nie możemy mówić, że będzie pani się zestresuje, więc w związku z tym jej nie informujmy. To rzeczywiście wtedy najlepiej to może przyjść do domu, posadzić pacjentkę w fotelu, pomiędzy jednym drinkiem a drugim, zrobić zabieg. Stres jest dla wszystkich, stres jest ze wszystkim związany. My musimy pokazać, że robimy wszystko, aby ten stres i aby ryzyko było jak najmniejsze. To jest odpowiedzialne zachowanie, a nie mówienie o tym, bo to do niczego nie prowadzi. To jest absolutnie naganne. A czy jest już ogólnie opracowana formuła zapisu tej nowej zgody na zabieg? Mam tutaj na myśli właśnie sprawy związane z zakażeniem wirusem. Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie jedna formuła. My opracowujemy jako Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej Anti-Aging naszą zgodę, która jest zgodą skolaudowaną z wybitnymi specjalistami. To nie jest zgoda wymyślona przez doktora Ignaciuka i doktor Kowalską. Na czym się znam, ale nie, pewnie nie tak bardzo na tym, czego ta sprawa dotyczy. Więc jest to przy współpracy wybitnych, mówię, powtarzam, wybitnych specjalistów, po długotrwałych dyskusjach i ta zgoda będzie w miarę, myślę, obiektywna. Przy czym zaznaczam, że posługiwaliśmy się również czymś bardzo istotnym. Konsultowaliśmy to wszystko z naszymi kolegami w krajach dużo bardziej doświadczonych koronawirusem, tak jak Włochy, Hiszpania. Więc mamy tutaj pewne takie spojrzenie, nie takie tylko pro domo sua, ale takie spojrzenie odrobinkę szersze. Także myślę, że będzie to chyba dosyć dobrą sprawą. Zwracam uwagę jeszcze na jedną rzecz, o której pewnie pani mnie nie zapyta, bo to nie jest sprawa taka bardzo oczywista. Wszystkie przepisy związane z RODO, bo teraz przez fakt tej skomplikowanej procedury te przepisy, one nadal są w życiu i nic się nie zmieniło, ale zmienia się skala problemu, bo jeżeli mamy przez fakt niepoinformowania jakby to powiedzieć, przez fakt zatajenia tego, że ktoś mógł być nosicielem choroby, możemy doprowadzić do naprawdę dużych i poważnych konsekwencji. Musimy być bardziej rygorystyczni, bardziej twardzi, jeżeli chodzi o przestrzeganie przepisów, które miałyby na celu zmniejszenie do absolutnego minimum ryzyka związanego z sytuacją epidemiologiczną. Musimy być święci niż sam papież. No i takie jest moje zdanie. Niektóre przyzwyczajenia z przeszłości, ale wyderczy. Nie ma ich już. Przynajmniej ja tak bym sobie życzył i przypuszczam, że większość kolegów będzie z tym zgodna. Doktorze, a gdybyśmy mieli jeszcze tak krok po kroku omówić te procedury od momentu umówienia się na zabieg, samego tego pierwszego telefonicznego, jak się domyślam, wywiadu, do samej finalizacji do zabiegu. Już pani opowiem. Pacjent dzwoni. Wcześniej dobrze by było, żeby popatrzył na stronę internetową gabinetu, w którym powinny być wypisane wszystkie środki ostrożności, wszystkie zabiegi prewencyjne wykonane przez gabinet, czy gabinet, czyli przez dyrekcję, no, czyli przez lekarzy tam pracujących, mający na celu zabezpieczyć jak najbardziej gabinet. Po przeczytaniu takiej informacji powinien być już spokojniejszy i dzwoni do gabinetu. Odpowiada mu recepcjonistka, która przeprowadza z nim wstępny wywiad. Już nie będziemy mówić o szczegółach, bo to nie jest w tym momencie najważniejsze. Po uzyskaniu zgody, umówieniu przychodzi na dokładnie określoną godzinę. Ma nikogo nie spotkać. No poza ludźmi na ulicy może, ale w gabinecie ma być tylko recepcjonistka, czy asystentka, jedna, dwie, nie wiem, czy mniej, tym lepiej swoją drogą. I pacjent i lekarz. Przychodząc, podlega wszystkim czynnościom, o których już nie chcę mówić, typu mycie rąk, mierzenie temperatury, które ma znaczenie względne, ale można zmierzyć, nie ma znaczenia. Nie ma takiej rzeczy, nie ma problemu. I zapoznaje się z tym, jak będzie wyglądała wizyta, jakie środki ostrożności zostały wprowadzone w gabinecie, żeby zapewnić mu maksimum komfortu. Po przebraniu w fartuch jednorazowy, po założeniu ochraniaczy, etc., etc., przychodzi bez makijażu, bez biżuterii, etc. Ma być taki sauté. I wtedy przychodzi do gabinetu lekarskiego, który też jest odpowiednio przygotowany. To już logiczne, żeby były jak największe gwarancje sterylności, mówiąc to słowo.
czystości bakteriologicznej, może tak to bym mówił, w tym wypadku wirusologicznej. W każdym razie, żeby były wszystkie procedury mające na celu, dające gwarancję, że gabinet jest przygotowany, czyli jest zdezynfekowany, sanifikowany, odpowiednio przygotowany dla przyjęcia pacjenta. Dobrze by było, żeby była wentylacja, która też powoduje, że zmniejsza się ilość czynnika zakaźnego. Wyposażony w maseczkę rozmawia z lekarzem, potem zależy od potrzeby. Lekarz też jest oczywiście przygotowany pod odpowiednią maseczkę, to FFP2 no przynajmniej, etc., etc., ubrany. No to już lekarze doskonale wiedzą, jak to powinno wyglądać. I ma miejsce, jeżeli jest taka potrzeba, zabieg. Po zabiegu pacjent wychodzi i stwierdza, wszystko zostało spełnione zgodnie z regułami, które wcześniej, z którymi się wcześniej zapoznałem. Znowu nie styka się z nikim, idzie do specjalnego pomieszczenia, gdzie się przebiera z powrotem z tych ubrań, które dostał z tego fartucha i innych części ubrania, które dostał przed wejściem do gabinetu. Ubiera się w swoje ubrania, no oczywiście myje ręce, to wszystkie inne procedury i wychodzi z gabinetu. Najlepiej, i to byłoby optimum, nikogo nie spotykając. W poczekalni. Ja mam tutaj dwa pytania, tak naprawdę. Proszę bardzo. Wspominał pan doktor o tym, że pacjent dostaje, nazwijmy to takim pakietem ubrań, którym jest obowiązany założyć na siebie przed wejściem do gabinetu. Tak. Pakiet ubrań kosztuje. Na ile wpłynie to cenowo na zabieg i czy wpłynie? Tego, co zależy od wrażliwości i jakiejś takiej poczucia zdrowego rozsądku, nie chciałbym już zaczepiać tu o etykę, lekarza, czyli czytaj gabinetu. Innymi słowy, to nie są przesadne koszty. Weźmy pod uwagę jeden fakt. Ta sytuacja, ona dotyka wszystkich. Ja już o tym wspomniałem. Tak lekarzy, tak gabinety, jak i pacjentów. Więc nie wiem, czy jest jakoś, jakby to powiedzieć, łatwo wytłumaczalna chęć zwiększania w sposób istotny kosztów wizyty, biorąc pod uwagę, że dostanie fartuch jednorazowy, że są inne środki ostrożności, że są inne procedury. To mi się wydaje już chyba, ja nie mogę tego nikomu ani narzucić, ani zniechęcać. Radziłbym mocno się zastanowić. Inny jest odbiór lekarza, jeżeli on się wczuwa w sytuację pacjenta, a inny taki, który mówi, mnie to nie interesuje, ja muszę swoje, przepraszam za określenie, zarobić. A kolejne moje pytanie, ponieważ wspominał również doktor o tym, żeby jak najbardziej ograniczyć ten kontakt człowieka z człowiekiem już na terenie kliniki gabinetu. Ale wielu lekarzy zajmujących się medycyną estetyczną wynajmuje gabinety w tak zwanych multiprzychodniach czy większych placówkach. I co wtedy? To musi pan doktor wykupić sobie dobre ubezpieczenie, żeby się potem nie okazało, że będzie musiał... No niestety, tu nie da się, tu się nie da tak wszystkiego mieć. Tanie koszty gabinetu, jak najmniejsze koszty własne, jak największe bezpieczeństwo, jeszcze daj Boże jakieś te bardzo ekskluzywne i przyjemne, estetyczne, żeby nie powiedzieć luksusowe otoczenie. To niestety tak nie ma, więc nie wiem, jak to pacjent. Ja sobie nie wyobrażam, tak prawdę powiedziawszy, przyjmowania w przychodni, w ambulatorium, takim wielospecjalistycznym, gdzie przed chwilą siedziała na tym samym, albo nie daj Boże siedzi, w tej samej poczekalni pani, która czeka na wizytę u pulmonologa albo u kogo innego. Mam wątpliwości, czy pacjenci to zaakceptują. Tu uważam, że powinno się jednak w miarę rygorystycznie do tego podchodzić. Można to zorganizować w ten sposób, że nawet jest to jakieś pomieszczenie, które jest na swój sposób odizolowane, albo przynajmniej w jakichś określonych godzinach czy dniach tygodnia przeznaczone tylko do tego celu. Ja tak to widzę. Na zakończenie zapytam jeszcze, czy te procedury zostaną z nami już na stałe, czy to jest tylko na potrzeby sytuacji tej pandemicznej? Ja myślę, że mnóstwo z tego zostanie. Może to jest taki troszeczkę kubeł zimnej wody na nasze rozpalone głowy,
który spowoduje, że przypomnijmy sobie to, o czym wcześniej wspominałem, jakie są zasady funkcjonowania gabinetów lekarskich, przyjmowania pacjentów. Przypomnijmy sobie, że infekcje istnieją. Było, do niedawna mówiło się, że choroby zakaźne, czy w ogóle infekcje to są coś passé. Nie jest tak, jak to Państwo doskonale wiecie. Myślę, że też to uświadomi pacjentom, czego powinni wymagać od gabinetów. Nie tylko fachowości personelu, ale również otoczenia, przygotowania, takiego środowiska lekarskiego. Koniec, moim zdaniem, z poczekalniami, z fontannami, z mnóstwem recept, recepcjonistek chodzących, donoszących. Nie. Tego przynajmniej w tym okresie nie brak. Czy potem to wróci? Zobaczymy. Ale pewne zasady już zostaną. To jest chyba trochę tak, jak z wprowadzeniem zakazu szybkości. Jest jakaś ostra faza, prawda? Nie wiem, wprowadzamy zakaz szybkości, ograniczenia szybkości samochodów. Okazuje się potem, że zmniejszyła się ilość wypadków i nawet jak już ta ostra faza przejdzie, ci, którzy decydują, już nie chcą wracać hulaj dusza diabła nie ma. Jedźcie tak szybko, jak chcecie. Uważam, że to już pewne elementy zostaną. Pewne zasady muszą nam wejść w krew, nam lekarzom. A pacjenci, jeżeli są zadowoleni z naszych usług i jeżeli czują, że to jest dla ich bezpieczeństwa, dla ich, jakby to powiedzieć, takiego poczucia, że są zadbani tak, jak jest to możliwe, też zaakceptują.